Cześć i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Need for Speed. Tak, moi drodzy, oto jest mój nowy samochód Nissan Skyline. Starczyło mi tylko tak naprawdę na kupienie tego auta. Jeszcze go nie malowałem jakoś specjalnie, tam założyłem tylko troszeczkę części. Jak widzicie, z tyłu jest mój dawny samochód, czyli moje Subaru BRZ. Zajmuje honorowe miejsce w garażu. Ale właśnie nowym samochodem jest Nissan i tutaj nim chciałbym się pochwalić, ponieważ tylko troszeczkę części do niego udało mi się założyć. I tak naprawdę muszę zrobić więcej kasy, żeby go jakoś lepiej ulepszyć. I mam tak naprawdę dylemat, który pewnie rozwiąże się gdzieś w trakcie. Jak tak naprawdę, czy ten samochód będzie bardziej do gripu, czy do driftu? Ponieważ Nissan może robić i za to, bardzo do tego i drugiego, jednego jak i drugiego bardzo pasuje. Chociaż tak się zastanawiam, że to będzie mój na początku samochód do gripu, ale później zrobię ten samochód do driftu, ponieważ do gripu mamy bardziej spektakularne samochody, które w przyszłości sobie kupię, więc na razie ten samochód sobie podtuningujemy właśnie do gripu, ale później prawdopodobnie on przejdzie lekką zmianę. Na razie tutaj w modyfikacji osiągów nie mam za bardzo dużo części włożonych, jest tutaj tylko filtr powietrza włożony, sprzęgło było fabrycznie, z tego co pamiętam, tak, to sprzęgło performance'owe jest już fabrycznie włożone, dodałem tylko mu lepszą butlę nitro i zostałem z 356 dolarami. No oczywiście jakieś drobne ulepszenia wizualne, takie jak przedni zderzak i tutaj rozdzielacz powietrza musiały być. Zainwestowałem też w maskę i zainstalowałem też tylny spoiler. Na nic więcej mi kasy nie starczyło, oczywiście prowadzenie powinniśmy zmienić na bardziej przyczepne, żeby ten samochód się lepiej prowadził, więc tak, że zróbmy na razie na grip, później na drift, ale właśnie, dopóki jeszcze to mamy, zmieńmy sobie na Subaru BRZ, bo potrzebuję go bardziej podtuningować, więc wybierzmy sobie ten samochód i na razie będziemy jeździć jeszcze moim Subaru, dopiero później jak podtuninguję Nissana, zdobędę trochę więcej pieniędzy, to wtedy się na niego przesiądziemy, bo Subaru to na razie mój główny samochód. Opuszczamy garaż i szukamy ponownie wyścigów. Ciekawy jestem, co tym razem się stanie, bo czuję, że coraz bliżej jesteśmy tych głównych zabaw, gdzie będziemy musieli się mierzyć właśnie z ikonami, kiedy będziemy musieli, tak jak było to powiedziane w trailerach, wykonywać jakieś dla nich rzeczy. To by było bardzo ciekawe. No i zobaczymy, kto do nas pierwszy zadzwoni. Manu! Hey, bro. Robin's been singing your praises. Come on, son. Don't be stingy with the drift magic. Come over if you can. Let him in. A Manu już nam tutaj załatwi drift. Ale widzę, że tutaj Amy też coś nas chce w garażu, więc zobaczymy. Co tutaj będzie? Co Amy nam zaproponuje? Hey, it's me. I got a lead on some deep pockets, but they won't play with anyone pumping small numbers, so aim big and tune it up, yo. Ciao. Okej, okay, tak, trzeba powiększyć silnik, no ale ja nie mam kasy, więc opuszczamy garaż jeszcze raz. Chociaż czy można stąd wyjść od razu do Jezu, nie to, nie ten przycisk. Spike! Yo, we're setting up a highway run. It's no joke, so make sure whatever you show up with can pull. Or maybe even get Ames to help you out, because these guys, they ain't playing. Later. Właśnie, gra nam już tutaj mówi, żebyśmy dosyć mocno wotuningowali samochód, żebyśmy zainwestowali w silniki i takie inne rzeczy. Tak samo Amy, tak samo Spike nam mówi, no musisz znaleźć sobie lepszy silnik. Ale ja już trochę w niego tutaj ładowałem. Mam nadzieję, że on pociągnie tutaj bardziej troszeczkę i jeszcze da sobie radę, chociaż z Amy sobie dawał. Więc mam nadzieję, że będzie w stanie to jeszcze uciągnąć. To autko, ten silnik i tutaj ten cały tuning, który mam. Robin! Okay, that got my attention. I'm changing it up a bit with a timed rip. Be nice to have some company. See you later, maybe? All right, bye. No i tak,
Do kogo teraz pojedziemy? Mapa. Do kogo możemy sobie pojechać? Wszyscy są tutaj tak naprawdę. Manu chce... Todzi z nami przyjechać. Spike, wygraj próbę czasową, a Robin chce wziąć udział w próbie czasowej. Chcę wam pokazać to Todzi, bo to jest naprawdę fajna rzecz. Jedna z ciekawszych to nie jest takie Todzi, jak na przykład mieliśmy w Gridzie, gdzie musieliśmy tam razem jeździć i to były takie wyścigi po kanionach. To też są wyścigi po kanionach, ale w drifcie. Ostateczny test prędkości i stylu, jedź jak najszybciej z grupą innych aut i zdobywaj punkty za drift. Im bliżej czoła stawki, tym większy mnożnik punktów. Zwycięzcą zostaje kierowca mający na koncie najwięcej punktów, gdy odliczenie dojdzie do zera. Prawda, że proste? Proste, więc zaczynamy. Najlepiej używać przed każdym słowem słowa hashtag. Znaczy nie przed każdym słowem, tylko przed każdym zdaniem. Może tak. A my musimy sobie podriftować i zobaczyć, czy to na pewno nam dobrze wyjdzie, czy aby czasem, czy nie. Ale musimy popróbować. Jak na razie jakoś jeszcze idzie. Może nie idealnie, ale jakoś ciągnę ten drift. Specjalnie wyjechałem na pierwsze miejsce, żeby mieć trochę wolnej przestrzeni. Ale jak widać, nie za dobrze mi to poszło. Przynajmniej coś się tutaj próbuje, udaje. Ale też nie za bardzo wychodzi. Jest ciasno. Ale jak widać, jeden dobry drift i sporo ta maszyna już ciągnie. Jak dobrze wydriftuje, to i sporo uciągnie. A, tam kurczę, uderzyłem niepotrzebnie, ale i tak już mam 20 tysięcy punktów przewagi, więc dobrze mieć taką przewagę. Wow, tam jak mnie wyrzuciło. Tutaj Manu i wszyscy inni próbują driftować, tam się w ogóle przepychają gdzieś z przodu. No, nawet wyszło. Muszę przyznać, że tak naprawdę to tutaj wszystko zależy od szczęścia niż od moich umiejętności. Jeszcze nie za bardzo potrafię to okiełznać, ale jest naprawdę przyjemnie. Gdyby tylko ci zawodnicy się tak czasami nie rzucali, to byłoby pewnie jeszcze lepiej. A ja znowu przyrżnąłem w ścianę. Coś mi ciągnie do tych ścian. Przynajmniej w tym NFS-ie. Ale zobaczcie, jak ta maszyna się pociągnie, to ona ciągnie już te drifty. Jednak ten silnik nie jest już taki słaby. I on już jak ciągnie, to ciągnie porządne te drifty. Już można driftować, już można się bawić. O tak, to jest to, co chłopcy lubią najbardziej. Kiedy te maszyny robią nieziemskie drifty. A to jest jedna już taka z nich. I ona już taką pozostanie, albo nawet i mocniejszą. Więc można się zabawić. Drifty wychodzą coraz lepsze, szczególnie jak oni się nie przepychają. I można sobie właśnie znaleźć troszeczkę miejsca, pociągnąć ten drift prawie do samego końca. I zrobić ten wspaniały mnożnik, który tutaj widzicie. To jest jedna z najwspanialszych rzeczy. Tutaj jeszcze na sam koniec drifcik. Do mety! I uwaga, to było coś niesamowitego na sam koniec. To mi się podobało. Prawie 200 tysięcy punktów. Wow, dobry wynik, prawie. Bo zabrakło około 900 punktów. Ale 200 tysięcy na pierwszym Todzi to jest... Gdyby nie trochę tych ścian, gdyby mniej tych ścian, to by było naprawdę niesamowicie. A dostaliśmy 11 tysięcy punktów za ekipę i 6 tysięcy za styl. Dużo reputacji nam wpadło za te zawody. Manu! Son, you nailing it. Me? I'm just blowing chunks out here. You just keep going, bro. Don't wait for my sorry ass. A no właśnie, Manu nam tutaj
Gratuluję, ponieważ mamy trochę umiejętności i to się liczy. No jednak w takich zawodach to jest ważne i takie umiejętności warto zobaczyć. Tutaj mamy Robin i jej próbę jazzową. No i tutaj mamy jeszcze Spike'a. Gdzie my mamy bliżej, tak naprawdę? Chociaż możemy się przejechać tędy. Mam nadzieję, że nie będzie to wielkim problemem i że będziemy mogli to zrobić. Więc tym razem się przyjadę, ponieważ chcę wam pokazać trochę driftu, tak jak można sobie na spokojnie już tym autkiem podriftować i co można nim porobić. Bo to autko już się naprawdę nieźle zaczyna spisywać, pomimo że nie ulepszałem w nim jeszcze dodatkowo od ostatnich odcinków silnika i innych takich części, ale już można się nim troszeczkę pobawić i pozwiedzać miasta. A ja przy okazji pozbieram różnego rodzaju części, żebyście też widzieli, że robię to na odcinkach. Tutaj będziemy mieli ten punkt widokowy. I czasami warto jest sobie porobić zdjęcia. Właśnie, takie widoki z samochodem, Ventura Bay, widok na ocean. Chociaż tego oceanu nie za bardzo widać, bo tak, jest ciemno. No ale można sobie zrobić zdjęcie, można zebrać sobie część, która jest tutaj do zebrania, a można i sobie pokręcić bączka, który też jest tam gdzieś do zebrania. Warto robić takie rzeczy, ponieważ to później będzie, mam przynajmniej taką nadzieję, nagradzane przez twórców, że jednak jak już zbierzemy, to dostaniemy coś lepszego niż tylko satysfakcję z tego, że to znaleźliśmy? Chyba można tak to nazwać. Manu! Manu schował się do bunkra, a my będziemy musieli go tam odwiedzić. Spoko, mi to pasuje. Zobaczymy ten jego bunkier, jak on tak naprawdę wygląda. No i co tam będzie się dziać w tym bunkrze. A ja sobie driftuję w kanionie, o ile mi to średnio wychodzi, ale próbuję, żeby wyczuć jeszcze lepiej ten samochód. Dlatego warto jest sobie pojeździć tak na luzie i wyczuć, jak samochody, które tuningujemy, się zachowują po zmianach i co tak naprawdę możemy z nimi zrobić, a czego nie powinniśmy robić. No bo jak widać, nie wszystkie samochody są do tego dobre. Jeszcze jedna rzecz, która mnie tutaj interesuje, ponieważ mamy wiadomości, no i mamy jedną od Travisa: ucieknij po 2-minutowym pościgu. I czy my mamy jeszcze jakąś wiadomość? A, mamy wiadomość od Amy. Hey man, I know some guys who only play with rocket ships like yours. Exclusive club, understand? And if you're game, and not many are, you can get in on that. Just be careful, these boys play hard. Let me know. A, zajmie miejsce w pierwszej dwójce, jadąc autem o mocy przynajmniej 350 koni. Chyba nie mam aż tak mocnego auta jeszcze na razie. Ale na pewno prędzej czy później da się to zrobić, a na pewno będzie to prędzej. Tylko musimy znaleźć oczywiście odpowiednią gotówkę. A już tej gotówki zarabiamy coraz więcej. Na pewno jest to dobre rozwiązanie. Nawrót! Na ręcznym. Przejść trasą jak najszybciej, aby wygrać, dotrzeć na metę przed upływem czasu. No dobrze, postaram się. Ale czy mi się to uda? Osobiście bardziej bym tutaj widział samochód do gripu niż do driftu, no ale tak jak mówiłem, potrzebujemy kasy. Ach, na razie tej kasy brakuje. Jak w prawdziwym świecie, kiedy nie ma kasy, musisz się zadowolić tym, co masz.
I tak samo tutaj. Muszę się zadowolić samochodem do driftu, który został to przeze mnie dosyć mocno już podrasowany i można nim się troszeczkę pobawić. No ale jak widzicie, można też i nim troszeczkę szybciej pojechać. Będę tutaj cisnął troszeczkę też i mocniej to nitro z tego powodu, bo ono mi się napełnia z czasem i warto z tego skorzystać na większych prostych może, takich jak tu. Prawie że całą butlę będziemy mieli. Cudownie. Prędkość jest też i nawet niezła. 264, 265 na autostradzie to auto wyciąga. Więc jest nieźle. Chciałem powiedzieć, że się nie obiłem o ścianę. Nie obiłem się o ścianę. Postępy. Nie obiłem się o ścianę, więc nawet dobrze mi to wyszło. O, tutaj będzie drift. Tutaj będzie drift. Au. Gdyby nie ten samochód, to byłby drift. No ale jednak samochód mocno mi w tym przeszkodził i już nie będzie takiego wybajeżonego driftu. No, jak widać. A szkoda, bo mógłby tutaj wyjść naprawdę świetny poślizg. Ale jednak nie wyszedł. Minuta 33... Albo 4. Minuta 33... Tak, minuta 33, prawie... Prawie więcej. Miałem tam jeszcze jakąś rekomendację ze znajomych, którą miałem pobić, ale niestety się też nie udało. Nie, mój samochód już wygląda na troszeczkę zniszczony. Ale dostajemy też i trochę reputacji za to. No dobrze. Przejdziemy jeszcze jeden wyścig. Zobaczymy, co nam tutaj... to była misja od kogo? Już nie pamiętam. A, od Spike'a. No to Spike, zadzwoń proszę i powiedz nam, co mamy robić. O, coś się dzieje. No dobrze, dobrze. Co my tutaj mamy? Sprint. Z punktu do punktu, w trakcie którego musisz walczyć. Ale za ile? Za 7000 aż. Ale dawno nie robiliśmy nic dla Robin, więc sobie ją jeszcze tutaj przejedziemy. A później będę musiał zrobić pościg dwuminutowy, żeby właśnie zrobić misję dla Travisa. Chociaż tak naprawdę... Przepraszam, tak naprawdę nie wiemy, kim jest ta osoba, ale to jest właśnie Travis. Od razu pełne nitro na starcie. A, bo to Robin. Ścigamy się z Robin. Taki przyjemny pojedynek. Wow. Au. Jednak auto do driftu to... Takie przejażdżki. Będę się obijać. Sorry, Robin. To auto jak na razie nadrabia swoją prędkością, bo zostało przeze mnie dosyć nieźle podtunowane. Ale no niestety... O, akurat może jeszcze ten pościg zaliczymy? Ale widzę, że tam policja się dosyć wlecze. Ale jedź prosto. Jednak jak policja się wlecze, to tak ciężko powiedzieć, żeby można było coś zrobić. Ale jak na razie nieźle nam idzie. Robin gdzieś tam zostaje z tyłu. O, driftem w przystanek autobusowy. Można i tak. Ale użyjmy w końcu tego nitra, bo ono też nam się przydaje. Żebyśmy nabrali troszeczkę więcej prędkości po tych driftach. Bo to jest jednak coś, co ten samochód na takich drogach potrafi. Meta. Szosowy pęd. Czas docelowy minuta 44, zrobiony w minuta 20. Nowy rekord osobisty 4000. Zarobione. Świetna prędkość maksymalna. To dobrze. Bardzo mi się to podoba. Prędkość, styl, ekipa 0, pomimo że ścigaliśmy się z Robin. No ale no, tak naprawdę to pojedynek jeden na jednego. Mam nadzieję, że Robin powie nam coś miłego, coś ciekawego. Tylko niech zadzwoni i nam to powie. Czekam na twój telefon. Proszę. No właśnie, powinniśmy się tam spotkać.
Jedną rzecz, do czego ja mam tutaj blisko? Mam bardzo blisko jeszcze właśnie do Spike'a, więc tam się wybiorę na razie, żeby właśnie jeszcze to zrobić, żeby wykonać tą misję dla Spike'a i żeby wygrać ten wyścig. Mam nadzieję, że uda mi się go wygrać, bo byłoby dobrze zrobić te 7000. No ale tym autem, tak, to może być ciężkie, ponieważ to auto, no jednak jest dobre, ale trzeba aż na takie wyścigi, zobaczymy. Ten jeden gościu nieźle przejechał przed nimi wszystkimi i tam próbował się wbić. Jakby tak wszyscy się w niego wbili, to myślę, że gościu nie miałby przyjemnego samochodu później po takiej akcji. Kilka osób by się na pewno w niego władowało. Ja niby muszę pokonać czas mojego znajomego 2.35. Czy mi się to uda tym samochodem? Byłoby ciekawe, jakby się udało. Ale pewnie mi się nie uda, ponieważ ten samochód nie jest do tego dostosowany, tak jak ja bym tego chciał. Ale podriftować, jeżeli to jest szeroka trasa, to mogę. Tylko gorzej jak się zawęży, wtedy już nie będzie tak miło. O, i tutaj będziemy mieli małą lekcję driftu na ścianie, bo na ścianie. Ale się udało. Nie za dużo stracić. Tak, to jest nadal jakiś wyczyn. Jeżeli nie za dużo stracę, to znaczy, że jednak ten drift jakoś wyszedł, nawet jak się oparłem na ścianie. Ale dobrze, bo to jest wyścig po autostradzie, więc tutaj mój samochód jeszcze to ciągnie. I bardzo dobrze to ciągnie. Właśnie tego wszelkiego rodzaju długie, proste, pomimo, że to auto do driftu. No jednak auto do driftu muszą mieć tą moc i muszą mieć tą prędkość. Tak, no bo właśnie o to też chodzi, żeby one były szybkie i dobre. O ty! Ale to zepsułem. A tutaj można by było tak fajnie to zdriftować. No ale niestety. Co komu po dobrym aucie, jak nie potrafi nim jeździć? Jest, się przyznaje do tego bez bicia, naprawdę. Jeżeli jest jakaś wąska uliczka, to jeszcze nie potrafię tego wyczuć i to auto jest takie pół na pół moim zdaniem. Muszę je lepiej dopracować, tak jak Amy nam kazała jakoś ukierunkować swoją wizję. To ona nie jest jeszcze jakoś mega ukierunkowana, właśnie będę to robił, ale to potrzebuję na to pieniędzy, tak jak Travis mówił. Wszyscy się tutaj ze sobą zgadzają i jeżeli chcemy coś takiego robić, no to jednak tutaj się potwierdzają te wszelkiego rodzaju słowa, że jednak no trzeba mieć kasę i trzeba mieć umiejętności, żeby się nie ładować w drzewa, tak jak ja to robię. Przeważnie, tak jak zawsze, to jest ostatni checkpoint. Nie, ale zobaczcie. Nie ma szans, żebym pobił ten czas. Jezu, jeszcze się rozbijam na wszelkiego rodzaju możliwości i sposoby. Zostałem w dupie. Ale wygrałem. Znajomego nie pokonałem, ale chociaż wygrałem ten wyścig, dostałem 7000, więc na pewno na ulepszenie tego Nissana się przyda, a i jakieś pewnie ciekawe malowanie też się uda zrobić. Już niedługo, pewnie w niedługim czasie. Coś ciekawego pewnie tam wymyślę i zobaczycie też tego Nissana w nowym malowaniu, może w jakichś ciekawszych rzeczach. A no właśnie, Spike chce, żebyśmy podjechali do Longhorn. Prawdopodobnie wiem, co się tam szykuje. Ale my w tym momencie pojedziemy do Manu, do jego bunkra, ponieważ tego jestem bardziej ciekawy i mnie interesuje, co on tam ma. Więc pewnie zafunduje nam tą małą cutscenkę, ja się tam przeteleportuję. A ja z wami już będę się żegnał na ten odcinek, więc powoli, kiedy ten ekran jeszcze się przewija, ja już się z wami żegnam. Do zobaczenia, do kolejnych odcinków, więc trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. I co tam Manu nam zaproponuje? Cześć!
Check this out. You have much to learn, young grasshopper. How'd you know I was there, man? I thought you were meditating. I was visualizing. Besides, meditation is about being more present, Spike. I'm drifting off into oblivion. You get plenty of time for that behind the wheel, man, I'm sure. Yeah, I do. What's the point? You don't sit in your comfy ass, Matt, getting present before a race, man. No, you get pumped, blasting tunes or something, man. Okay. Check that out. Okay, so you're halfway there. You know about Ken Block, right? Again with the block, man. Homage for days, son. Dude's got some crazy videos. Gymkhana tubes have over 100 million hits. It's like watching an action movie, except it's real, you know? Yeah, you've probably seen this already, but always worth checking his latest stuff. I'll text you the link. Yeah, consider it inspiration. And we'll separate the man from the boys. Yeah. Come on. Hold on to that strong grip, son. Huh?